na Grunwald. Zaczynamy marsz. Masz medal Grunwaldu. Proszę. No, gratulacje. Dobrze, że pan jest. Wszystko, co pan robi dla Polski. Dzięki. Dużo zdrowia życzę. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Zaraz się dołączę do was tam. Cześć, witaj. Idziesz na piechotę tam? Ja zaraz będę ten samochodem podjadę. To jest kawałek drogi. Już tam podjeżdżam. Z kim podjeżdżasz? No jechałem z Basią i z Dorotką. To tam ich zostawiłem w tym. Także. Cześć. O, moje. Cześć. Moje kochane dziewczynki. Cześć. Na piękno. Cześć. No, witam. Cześć. Ziemy. Dzień dobry. A, witam. Cześć. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Ja zaraz tam podjadę samochodem, bo ten. Witam tylko, wszystkiego najlepszego na tej naszej drodze. Cześć. No. Moje wnuki. Cześć, o kurczę. Takie fajne. Cześć. Polak polski z Polski i w ogóle. Rodem. Naprawdę. Zostajesz czy idziesz? Nie, samochód mi nawalił, akumulator ten i jest na chodzie. Ja podjadę tam po prostu, bo potem może akurat zapalę albo ten. Jest na chodzie samochód. Podjedziesz ze mną? To ja go pilnuję, tak? Dobra, tak. A, jadę. Cześć. Zostajesz? Nie, jadę, zaraz podjadę. Podjadę samochodem. Cześć, maleńkie. Dzień dobry. Idziecie na Grunwald? Tak? Na Grunwald idziemy? Tak? O, i ten mały też. Maleńki. Cześć. No, piękny uśmiech. O, to tylko da. Czekaj. Smaczek. No, o. Bagażniki. No.
Dobra, tutaj nic już, nic po nas. Zobaczymy, no to jedziemy. Jedziemy tam. Na Grunwald, na Grunwald, na Grunwald. Witam, witam, cześć. Witamy. Cześć. Przyjaciela naszego. Naszego przyjaciela. O, dobrze, że mi przypomniałeś o flagach. No tak, o tutaj patrzymy, chociaż ciężko będzie, ale o tu flagi. No. Zrobię mi tak, że... Tą torbę brać? Piotrek! Coś. Torbę brać? Dzień dobry, cześć! Cześć! No ta jedna flaga trzyma się tam, z tamtej strony, mam nadzieję, że... O, tutaj drugą też przez szybę spuszczamy. Dzień dobry, witam cię, cześć. A, już tam przymocowane, porządnie. No to zobaczymy, jedziemy. Jedziemy za nimi, za gongiem. Grało cały czas, ale jakoś damy sobie radę. Aby mi tylko nie zgasł samochód, bo akumulator wyszedł. Na Grunwald, 2 km, ale widać już stąd. Widać. Siadajcie jak chcecie. Ja się zaraz zasadzę. No, no. Idziemy, my idziemy tędy pod wieczkiem. No, tak? A, dobra. Na skróty. Thank you.
Pięknie, pięknie. Teraz tam tędy? Właśnie zaraz zapytamy, jak to. Jak tam w stronę pomnika? Dzień dobry. W stronę pomnika, jak tam można iść? Muszę iść tutaj za ten budynek i tam schody są i na górę. Aha, za tymi samochodami, co tam stoją? Nie, nie, przed. A tutaj, aha, tutaj. Dobrze, dziękuję bardzo. O, tu mamy wszystko takie. O, takie schody nas czekają, no ale cóż tam, no. Jeszcze góra będzie. Te góry najgorsze, nie? A, te góry największe, najgorsze. No. Chyba tędy musimy, tak? To zna się tam, tędy chyba najlepiej, a oni idą z tamtej strony. No i dobrze. Tak. No i gong. Słychać ten nasz gong i tam flagi. Pięknie. Oni chyba pierwsi dojdą, niż mi. No tutaj możemy iść na skróty, po trawniku chyba. W tym roku to tak. Trawa chociaż niska, bo w zeszłym roku to wysoka trawa była.
No tutaj można gadżety kupować, gofry i lody, ale chyba już pozamykane. Dzień dobry. Dzień dobry. O, już samochodzik już dojechał. Mały. Dobrze, dobrze. Ja filmuję, dlatego dobrze. Muszę iść dalej. Tutaj jednak można jechać. To ja też po prawniku. Będzie lepiej niż po schodach. Cześć. Cześć. Witam, kamrady. Cześć. Ja nie mam rąk, zobaczę paniego. My nie zrobili z flagami. No, no właśnie. Jedna duża, druga dla wilczka. Ja mam dwie flagi, ale zostawiam w samochodzie. Z okien tam wystają na dole. Tak, no ciężko. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie. Jeszcze filmować, prawda? Aha. No i patrzcie państwo, jakaś
szmata tak wisi między flagami polskimi. Także to już do obrzydzenia się robi. Powiem tak. Bardziej mnie dotyka ten srebrny bus niż ten papier toaletowy na piśmie. Zjechali flagi pilnować, no widziałeś? Tak, no właśnie tak, od wczoraj są. Widziałeś? Od wczoraj są. Cześć. No od wczoraj są. Od wczoraj stoją. A ty dzisiaj przyjechałeś? Cześć. Jednego z prawdziwszych Polaków. No o 10 myśmy wczoraj przyjechali. Dzień dobry, Adam Urbanowicz, Zieleni Góry. Miło mi bardzo poznać. Słuchaj, nie obijaj się, tylko rób halo, zrób zdjęcie. Już robię, przyjacielu. Z tym cudownym panem, jak mnie ktoś pyta, słuchaj, co nas czeka, co będzie dalej, to ja zawsze mówię, porozmawiaj z Palestyńczykami, to będziesz wiedział, co będzie dalej. I z Syryjczykiem, i z Syryjczykiem jeszcze. W ogóle Syria jest waleczna i zbombardowana przez Izrael i wszyscy cicho siedzą. Tak jest. Łobuzeria. Łobuzeria. Łobuzeria, ale miło jest. I to też stara litewska flaga. To nie ta z czasów. A Ukraina to ja nie wiem, co ona tu robiła. Ja tak ci nie wypuszczę. Mówię Maćka Poręby, nie widziałeś? No nie widziałem. No dawno nie miałem z nim kontaktu. Znaczy mamy kontakt, ale mówię, cześć, witam. Polacy! Polacy! Dojechałem pierwszy. Cześć. Michał, zobacz, jak masz akrobat. Michał, zobacz. Normalnie przywieźliśmy. Mówię tylko tyle. Mało nas tu. Mało. Mało, szczerze. Mało w tym roku, mało. Nie byłem w tamtym roku. No w tamtym roku było więcej. Nie wiem, było więcej. Znaczy inaczej była zorganizowana impreza. No, ale ten doktor Sandowski też jest, bo mi się tam migruje. Jest, bo przed 18 chyba przyjechał. Jest, cześć, witaj. Witaj, cześć. Witajcie. Jeszcze dochodzę. Zrobię życie. No, nawzajem. Pamięci. Cześć. Mówię, nie było, ciebie nie było, zawsze na wszystkich, ale jesteś jeden. Nie, jestem ja od wczoraj. Cześć. Kurde, to musiałem. No bo pojechałbym wcześniej. Cześć, witaj. Dzięki. Pamiętasz mnie z marszu Dmowskiego? Ania z Jelica. No, pamiętam, oczywiście, że tak. Jak można zapomnieć? Dzięki. Dzięki. Miło mi bardzo, że znowu widzę. Szukam dziewczyn moich, bo ludzi. Zobaczcie mi te. Witać doktora. Cześć, witam.
przejęliśmy. Raz, dwa, trzy, jeden. Raz, dwa, trzy. Kamraci, proszę was, zajmijcie miejsca, jak możecie najciaśniej na tym amfiteatrze. Zejdźmy z pomnika w miarę możliwości, oprócz grających, nie depczcie po polskich pozycjach, bo to są polskie pozycje, do tymi. Tamte niemieckie może krzyżacki. Do przodu. Masz. Nie za daleko, panowie, nie za daleko. Wszyscy doszli, wszyscy żyli. Cześć. Słuchajcie, kamraci. Pan Bóg jest po naszej stronie, co w języku niemieckim brzmi Gott mit uns. Ale po polsku jest dowodem na to, że ta pogoda na tym Grunwaldzie i będziemy wspominać ten Grunwald aż do następnego Grunwaldu. Powiem tak, mówi się do siego roku, a ja wam powiem do siego Grunwaldu. Do siego Grunwaldu. Do siego Grunwaldu. Czyli uwaga, uwaga. Do siego to znaczy 2024. 2024. Ale wcale tak nie musi być. Jesteś gotowy, Marcin? Stop. Kamratki i kamraci. W 1410 roku Polacy, Sławianie, zmiażdżyli Unię Europejską. Zmiażdżyli Zjednoczoną Unię Europejską. Rzucili na kolana cywilizację łacińską. Cześć, kochani. Ta cywilizacja łacińska przyniosła światu wszystko, co najgorsze. Z kim przyjechaliście? Przyniosła patologię. A on jest? Przyniosła niewolę i przynosiła wojny. Tu na tym polu stanęły wojska, które na sztandarach miały Matkę Boską i Matkę Boską. I ci niemieckojęzyczni i europejskojęzyczni mieli fałszywą Matkę Boską. Bóg był po naszej stronie. I mamy wyzwanie. Powiemy tylko teraz na początku o tym i nie będziemy się do tego odnosić.
Tam, na tym trzecim maście, jest symbol naszej hańby. Jest tutaj kamratka, która mówiła, że maszyny szwalnicze w 2019 roku szyły kilometry ukraińskich neobanderowskich flag. W 2019 roku. Dlatego 27 lutego zgodnie z planem mogli wywiesić te ścierwa neobanderowskie wszędzie. Nie ma na to. My tylko dlatego nie zdjęliśmy tej flagi neobanderowskiej, żeby nasi bracia policjanci i nasi bracia z Polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie dostali za to nagan i kar. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że jakbyśmy chcieli to ścierwo zdjąć, to byśmy je zdjęli. Tam jest tylko jedna śruba. Jedna śruba i ten maszt leci w kawałki. Kto tę flagę wywiesił? Wywiesił tę flagę dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Na czyje polecenie? Prawdopodobnie na polecenie wojewody. Ale uważajcie, tak się kończy państwo. Tak się tworzy nowe państwo. Bez dokumentów, na pysk, dyrektor muzeum nie dostał na piśmie nakazu. On dostał telefon, że tak ma być. Tak jak Grodzki dostała telefon, że na Senacie wisi flaga ukraińska. Tak jak na masztach naszych, przed naszymi urzędami miast. I zobaczcie, czy sądziliśmy rok temu, spotykając się tutaj w proteście przeciwko pandemii, której nie było, że przyjdzie nam stanąć na granicy niepodległości. Wszyscy, którzy tutaj jesteście najbardziej świadomi ze świadomych. Kończy się państwo polskie, w którym wyrośliśmy i w którym się wykształciliśmy i któremu państwu nasi dziadkowie i rodzice oddali swoje młode lata i swoją krwawicę. Nie wiem, co nas czeka. Poczekaj, kamrat. Nie wiem, co nas czeka. Wiem jedno. Czeka nas bój polityczny. Bój polityczny nas czeka. O nas, dzieci. Czyli o Polskę. Bo Polska to my. I nikt inny. Wszyscy zawiedli. Wszystkie partie polityczne leżą w gnoju, mordą i gniją. Wszystkie partie polityczne są straciły Polskę. Pełno mam takie. Wszystkie. Takie małe. Czarne. Ale takie nieduże. Nie. Proszę, są różne. Tego muzeum bitwy pod Grunwaldem żądanie. My, kamraci i kamratki, my rodacy kamraci, mając świadomość, że on nic nie może, ale wysłaliśmy mu żądanie,
z zapytaniem. Marcin przeczyta. Do dyrekcji Muzeum Bitwy pod Grunwaldem pan dyrektor Szymon Drej, Muzeum w Stębarku. Dotyczy zakłamania historii. Żądanie. Żądamy usunięcia z masztu na wzgórzu grunwaldzkim flagi w barwach niebieskiej i żółty, symbolizującej państwo ukraińskie. Wzgórze grunwaldzkie pozostaje pod pana jurysdykcją, panie dyrektorze. Żądamy podania informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, odpowiedzi na następujące pytania. Na jakiej podstawie, na czyje polecenie, z jakiego rozporządzenia bądź nakazu wywiesił pan na miejscu świętym dla Polaków flagę państwa, które jawnie swoją konstytucją, prawem i działaniami czci i popiera kult człowieka, który wydał rozkaz w czasie II wojny światowej brzmiący wymordować wszystkich Polaków. Nie ma nic. Chodzi oczywiście o przestępcę skazanego prawomocnym wyrokiem II RP, patologiczną postać o nazwisku Stepan Bandera. Czyżby nie znał pan historii? Nie śmiemy nawet myśleć, że pan, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, jest historycznym ignorantem. Pozostaje więc nam dedukować, że nie przeszkadza panu postać Bandery i neobanderowskiego państwa Ukraina, albo jest pan powszechnym koniunkturalistą politycznym. Pragniemy przypomnieć panu, że w bitwie pod Grunwaldem udział brało pod wodzą króla Władysława Jagiełły rycerstwo polskie, rycerstwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli historyczną konsekwencją tego Wielkiego Księstwa Litewskiego dziś należy uważać Białoruś. Obecnie zaś Litwa to spadkobierca tak zwanej Żmudzi. Przecież powinien pan o tym wiedzieć. Tutaj ad vocem odnosimy do tego faktu, że wisi tam flaga Litwy, a nie Białorusi. A powinna Białorusi. Pod wodzą Wielkiego Księcia Witolda oraz Pułki Smoleńskie, to też walczyły. O tak zwanej Ukrainie nikt nawet nie myślał, ani nie definiował jej istnienia w ówczesnym czasie. Wywieszając flagę neobanderowskiego państwa Ukrainy, utrwala pan kult Bandery, który jest prawem w ten sposób chroniony. Uwłacza pan pamięci wymordowanych przez banderowców Polaków, zamieszkujących tereny II RP przed 1939 rokiem. Wpisuje się pan tym jednocześnie w politykę wrogą wobec polskiego interesu narodowego. Więc żądamy natychmiastowego usunięcia ze wzgórza na Grunwaldzie symbolu państwa, które z Grunwaldem nie miało nic wspólnego i mieć nie będzie. Za Polską Narodową Radę Kamracką Wojciech Olszański, Marcin Osadowski. Postscriptum. Mniej haniebnym czynem dla pana, panie dyrektorze, byłoby wywieszenie sztandaru krzyżackiego. Wszak udział ich był jednak znaczący w tej bitwie, a nie wywieszanie flagi neobanderowskiej Ukrainy. Wywieszanie tej flagi to hańba! Nie blokują, rozumiesz, bo tam Jasiek tam dobrze pisze na temat dobrze Palestyny. Jako starzec pragnę, żeby stanęli koło mnie przedstawiciele stowarzyszeń, którzy idą z nami od samego początku. Chodźcie tutaj, kamraci i kamratki. Proszę was o to serdecznie. Weźcie ze sobą swoje sztandary, flagi, stańcie obok nas. Chodźcie, a ja podsumuję ten rok. Skąd się wzięliśmy? Wzięliśmy się z bólu i z niezgody. Wzięliśmy się z własnej woli.
Wzięliśmy się dlatego, że nie mogliśmy się pogodzić na żydowskie łajdactwa, które zalewają nasze szkoły, nasze domy, nasze publikatory, za które płacimy. Brawo. Przez ten rok zdarzyło się dużo. Super! Zobaczcie! Gdzie pracujące, kurna, wiesz, tak to im sprzedali, kurna, tak. Wywat! Proszę was teraz o minutę ciszy za tych wszystkich, którzy nie dotrwali do tego momentu, którzy padli ofiarą procedur, którzy walczą na bardzo dziwnej wojnie o naszą wolność. Tam walczą ludzie. Minuta ciszy, a potem Bogu Rodzica. Thank you.
No co? Co fajnie się zrobiło. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć! 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 Śmierć wrogom Polaków! Śmierć! 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 Śmierć wrogom Polski! Śmierć! 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 Dzieci, jesteście kadrą wolnej Polski, jak tu wszyscy jesteście. Kadrą wolnej Polski. Przyjdą ciężkie czasy, ale ciężkie czasy kształtują silnych ludzi. I wy nimi jesteśmy. Wy nimi jesteście. Nie ma odwrotu. Przed nami polityczny bój. Nie wiem, jak ma wyglądać. Wiem jedno. Musimy ten bój podjąć na zasadach wrogów. Na zasadach demokratycznych. Też mnie to boli. Też bym chciał przewrotu, zamachu, rewolucji narodowej. Też bym chciał. Ale nie mamy takich możliwości teraz. Teraz. Ale kto wie, czy za 2 lata zbuntowane oddziały Wojska Polskiego przeciwko ukropolin, zbuntowane, zmotoryzowane oddziały policji przeciwko ukropolin, zbuntowane oddziały Państwowej Straży Pożarnej przeciwko ukropolin, zbuntowane oddziały Straży Granicznej przeciwko ukropolin, zbuntowane oddziały Straży Więziennej, zbuntowane oddziały Służby Celnej i wszyscy ci, którzy legalnie noszą broń, staną do wojny domowej z polskojęzycznym wrogiem! Tak chcemy! Tak chcemy! Czekaj, kamrat! Tak. Tego nie wiemy! Jeśli my politycznie będziemy bierni, to nie przygotujemy dla nich fundamentu! Nie przygotujemy dla nich fundamentu! Już są wzory nowych mundurów policyjnych nowego państwa! Nie wierzycie? Uwierzcie, to się stanie z dnia na dzień. Zakochany pan prezydent Duda w panu prezydencie Żeleńskim po konsumpcji seksualnej ogłosi, że mamy nowe państwo. Mamy nowe państwo i pojawią się funkcjonariusze w mundurach przypominających Polskę, ale bez polskich znaków. Gdzie polski orzeł będzie spleciony z tryzubem. Myślicie, że konfabuluję? Myślicie? Odniosę się wam. Generalne gubernatorstwo też było państwem polskim. Stało się z dnia na dzień. Po przegranej kampanii. Z dnia na dzień nikt nie wierzył. 27 sierpnia 1939 roku nikt nie wierzył, że 2 października tego roku Adolf Hitler będzie przyjmował defiladę na Alejach Ujazdowskich. Nikt nie wierzył. Byliśmy niegotowi, byliśmy zdradzeni. Jesteśmy sami, jak mówi poeta, krzepiąca świadomość, ale ludzie, jesteśmy sami ze sobą. To jest piękne. Dlatego tak zajadle jesteśmy atakowani. Dlatego takie kłamstwa przeciwko nam są mówione. Dlatego mamy tyle procesów. Dlatego pójdziemy do kryminału z prawomocnymi wyrokami. Czekaj, kamrat, czekaj. Pójdziemy do tych więzień, żeby je od środka rozsadzić. My się polskiego więzienia nie boimy. Wygramy te wybory. Wygramy te wybory, tylko od was to zależy. Wygramy te wybory, jak wejdziemy do Sejmu w ilości 40 mandatów. Rozsadzimy ten Sejm. Obiecuję wam to, choćbym miał oddać życie, bo ja już żyję tylko na kredyt. Żyję tylko na kredyt. Mnie niesie ból i wściekłość. Ja, jeśli poniesiemy klęskę, będę żył krócej w hańbie i w upodleniu niż wy, bo jesteście młodsi. Wojtek, tak.
Nie, poczekaj, nie chcę! Słuchajcie, czekają nas rzeczy, których nie lubimy. Czekają nas rzeczy, przeciwko którym się buntujemy. Musimy zanurzyć ręce po same łokcie w tej gnojówce i wykręcić dla siebie to, co najbardziej wartościowe. Uwierzcie mi, całe lata unikałem odpowiedzialności politycznej. Całe lata miałem w dupie. Wisiało mi to. Spowiadam się przed wami teraz. Całe lata żyłem wygodnie. Całe lata. Nie mogę tak dłużej żyć. Dziękuję wam za to. I teraz będziemy musieli robić to, czego nie chcieliśmy. Będziemy musieli stanąć w grze wyborczej samodzielnie, bez żadnych kompromisów, bez żadnych sojuszy politycznych. Bez nikogo, kto teraz do nas merda ogonem, bo uważajcie, są sondaże, że ruch Rodaków Kamratów jest szacowany na 20%. Czyli realnie... Jeżeli te 20% jest przeszacowane, to one padły z ust nieprzyjaciela. One padły z ust wroga. Padły na trwogę. Bo uważajcie, kamratki, to jest 90 miejsc w Sejmie. 90 miejsc w Sejmie. Wydusimy te wszy tam w tej sali. Co do jednego. Zwyciężymy! 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 Jest taki moment! Jest taki moment! Trwogi! Trwogi! Wstajemy i idziemy! Nie wszyscy dojdziemy! Jest ten moment trwogi! Bracia, nie bójcie się śmierci. Wszyscy umrzemy. Problem tylko, żeby umierać w odpowiedniej kolejności. Najpierw my starsi. Nie bójcie się śmierci. Człowiek nie umiera, dopóki o nim pamiętają. Ta nienawiść, którą jesteśmy oblewani, ta wściekłość, to... że tam stoją oddziały policyjne pilnujące masztu. Ja współczuję tym policjantom. Taki piękny dzień, a oni muszą słuchać rozkazu idioty. A co by się stało, gdybyśmy tę flagę zdjęli? Co by się stało? Pan Duda dostałby krwotoku. Tutaj podrzucają kanalie chcemy kwotoku! Chcemy kwotoku! Chcemy kwotoku! Chcemy kwotoku! Obrońcy! Obrońcy! A jesteśmy obrońcami! Tu stoją wasi przedstawiciele, tam stoicie wy! Jesteśmy obrońcami! Czy sobie zdajecie sprawę, w jakiej parszywej sytuacji jesteśmy? Jesteśmy obrońcami! Obrońcy nie mają odwrotu! Obrońcy muszą tylko zwyciężyć! Nigdy się nie poddamy! Przyrzekam wam, ludzie, że dzień, kiedy przejdziemy do ataku, zostanie ogłoszonym dniem święta narodowego. Na razie ani kroku do tyłu, ani cienia wątpliwości. Na razie się bronimy.
wytrwajmy w tej pozycji. To nie dużo trzeba. Trzeba tylko wiary w kolegę, który stoi po mojej prawej ręce, w kolegę, który stoi po mojej lewej ręce, w kolegę i koleżankę, którzy stoją za mną. Tylko tyle! I aż tyle! Nie bójcie się! Nasi przodkowie, w których w waszych żyłach płynie ich krew, doświadczyli tego! Doświadczyli tego! Nikt z nas nie ma zamiaru umierać. Mamy zamiar zgodnie z prawem boskim zabijać naszych wrogów najpierw politycznie, potem fizycznie. Śmierć wrogom Polaków! Śmierć! 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 A teraz przykrzejsza informacja. Trzeba będzie założyć partię. Straciliśmy rok. Straciliśmy rok. Gdyby była partia, ten młotek, to narzędzie, już dzisiaj inaczej by z nami rozmawiali. Musimy się w to gówno zanurzyć. Musimy przejąć te zasady gry, które nie są nasze, i cynicznie wyzyskać to, że oni się nienawidzą, że są skłóceni, że są w trakcie rozkradania naszego majątku. My spokojnie, cichaczem, nocą, jak wilki, wejdziemy do ich domostw i rozszarpiemy ich na strzępy. Oni się zorientują. Już widzę te rozdziwaczone pindy w telewizji, które mówią: ruch rodaków kamratów 23%. Słyszycie to? Dawaj, synek, dawaj to! Tak jest! 23% i zobaczę mordy z SLD, które będą krzyczeć: ratunku! Armia amerykańska, ratuj nas! Już widzę prostytutki z PO, które będą krzyczeć: Jezus Maria! Bo nagle sobie przypomną, że wierzą. Już widzę pisowców, którzy wyjdą i powiedzą: my was, bracia, zawsze kochaliśmy. Nie zapomnijcie o tym. Już widzę z mgły wyłaniającego się ojca Tadeusza Rydzyka i mówi: Wojtek, nie poznajesz mnie. Tak. Uważajcie. Już widzę prezesów spółek Skarbu Państwa, największych przedsiębiorstw, którzy mówili: przecież ja was zawsze wspierałem, mam na to dowody. Jakie, zapyta się Osadowski? Wpłacałem na waszą telewizję. Kochani, oni się nas naprawdę boją. Boją się tego, co tam zobaczyli, jak szliście tą łąką. Tacy radośni, oflagowani, rozweseleni. Im się w tych żydowskich łbach nie mieści, że my tak sami z siebie, za własne pieniądze, bez przymusu. Oni tak nie potrafią. Oni muszą wszędzie zarobić. Oni by tego nie zrobili. Te nagrania, które dzisiaj pójdą na biurka generałów, spindoktorów, różnych politykierów, spowodują rozstroje żołądka i będą pytania: kim są ci ludzie? A my tak! To my! To my! Polacy! To my! To my! Polacy! To my! Rodacy! Kamraci! To my! Rodacy! Kamraci! To my! Rodacy! Kamraci! To my! Rodacy! Kamraci! To my, rodacy, kamraci! To my, rodacy, kamraci! To my, rodacy, kamraci! I teraz parę słów wyjaśnienia. Tu stoją ludzie i tu stoją ludzie. Są ludzie, którzy stworzyli Radę Narodową Kamracką Polską. I jaki się poniósł klangor,
agenci z różnych organizacji zaczęli krzyczeć: hańba, zdrada! Bo oni by chcieli, żebyśmy tylko przy grillach i nalewkach bawili się na takich zlotach. Aż tu raptem wyłania się pięść, która będzie bić. Rada Narodowa Kamratów to jest kadra partii, to jesteście wy. Każde ze stowarzyszeń w Radzie Kamrackiej ma albo powinien mieć swojego przedstawiciela. Wiecie dlaczego? Żeby nas nie rozgrywali. Na mnie nie mają haka. Próbują uderzyć we mnie przez pamięć mojej żony, mówiąc, że była Żydówką. Rozgłaszając to, mówiąc, że mają dowody. Ale już taki jeden skurwek, który to mówił, nie żyje. I uważajcie, nie ja to zrobiłem. Marzyłem o tym, tak jest. Bo ja nie jestem zakłamanym człowiekiem. Nie mam dla nich litości. Rada Narodowa Kamracka Polska, Polska Rada Narodowa Kamracka, tu stoi Rada, tu stoicie wy. To są wasi kamraci i kamratki. Nikt inny. Słów. Już tak było kilka razy. Ostatni raz w 2015 roku artysta Kukiz zebrał potężną siłę i potężną niezgodę. Zebrał najlepszych ludzi i wszedł do Sejmu 42 mandatami. I co się stało? Zdradził, zesrał się. Tak, bo po to było to zrobione. Jeżeli przejmiemy władzę w Polsce, do naprawienia jest kilka rzeczy. Po pierwsze, uwolnimy przedsiębiorczość Polaków, bo Polacy już raz zostali uwolnieni w 80-90 roku i pokazali, co potrafią, a stało się to tylko dlatego, że wróg również chciał się wzbogacić. Tylko dlatego uwolnimy przedsiębiorczość Polaków. Naszym celem jest, żeby Polacy byli zamożni. Moim marzeniem jest, żeby sąsiad, który mieszka po mojej prawej ręce, był bogatszy ode mnie. A sąsiad po lewej ręce był bogatszy od sąsiada po jego lewej ręce. W tym kierunku idziemy. Ja się nie boję tego, że Polacy będą mieli czas dla rodzin, dla swojego hobby, dla swoich dzieci, tylko dlatego, że są zamożni. Ja chcę zamożnych Polaków. Chcę takich Polaków, którzy przekazują swój dorobek następnemu pokoleniu, a nie, że patrzą, jak za ich życia topnieje to, co przez 25 lat wypracowali. To jest, pyta się mnie taki parch o nasz program polityczny. On chce wiedzieć. Więc mu mówię: śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Cały majątek Polski, cała litosfera polska i woda w rękach narodu polskiego. Jadąc tutaj, czytaliśmy raport, taka dygresja, ale bardzo ważna, że rząd zabiera Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu zarządzanie Odrą. Polski Związek Wędkarski straci władanie nad rzeką Odra. Kto przejmie władanie nad rzeką Odrą? Polskie wody, a polskie wody to żydowskie wody. Już kupione i przejęte. Kto przejmie wodę, przejmie władzę. Nie ma na to zgody. I tak za krok za krokiem, dlatego powiem wam, że stojąc tu, patrząc w wasze twarze, patrząc w twarze waszych kolegów, właściwie mógłbym już umrzeć.
Czekaj, nie! Nie mówię tego po to, żeby wzbudzać jakąś pieprzoną literacką litość. Mój dziadek, który żył jeszcze kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, upodlony ekonomicznie i społecznościowo, spauperyzowany i wysadzony z siodła, nędzarz, powiedział w 80 roku życia: był taki moment, kiedy piłem wroga i szkoda, że wtedy nie zginąłem, bo całe pasmo mojego życia to pasmo klęsk. Więc kamraci i kamratki, zaczęliśmy ten marsz z Osadowskim w 2019 roku w kwietniu. Mamy Anno Domini 2022, jesteśmy na Grunwaldzie. Wszyscy dookoła są zesrani ze strachu, że my tu jesteśmy. Czy to nie jest piękne? Rozmawiam z sołtysem Michałem. On mówi, że pszenica kosztuje 1800 zł. Żeby rolnik wyszedł na swoje, powinna kosztować 3000 zł. Kto to udźwignie? Kto to udźwignie? My udźwigniemy Polskę! My nie mamy problemów, że na czele jakiegoś ministerstwa będzie stał Polak, który nie będzie miał wyższych studiów, a nie żydowska kurwa z tytułem profesorskim. Nie mamy z tym problemu. My nie mamy z tym problemu. Dobrze. Precz z żydowską okupacją! Precz z żydowską okupacją! Precz z żydowską okupacją! Precz z żydowską okupacją! Natomiast musimy być czujni i ostrożni, żeby nam nagle jakiś Churchill nie zrobił powstania. Bo upadek państwa polskiego, które znamy, musi się odbyć przez traumę klęski, traumę tragicznego wydarzenia. Dlatego słuchajcie, kamraci i kamratki, jest tu z nami dzisiaj Pola z Grudziądza. Z Kalisza, z Koszalina, przepraszam. Pola z Koszalina. Jesteś tu, Pola? Jest? Idzie. Pola już do nas idzie. Przywitajmy ją gorąco. Wkraczamy na drogę polityki. Pola przeczyta nasz apel do rządów państw, przeciwko którym Amerykanie chcą nas popchnąć na wojnę. My mamy prawo zabierać głos w swoich sprawach. To nie jest tak, że za nas mówi Morawiecki czy Duda. Pola przeczyta wam ten apel. Marcin, ścisz trochę tą muzykę. Proszę was o uwagę, to jest bardzo ważny moment. Oto utożsamiamy się sami ze sobą i wykonujemy gest polityczny. Bardzo konkretny gest polityczny. Może nawet gest polityczny, który będzie w konsekwencjach bardzo widoczny. Marcin, ścisz to. Wasze ekscelencje ambasadorzy w Polsce, my, naród polski i licznie zebrani tu jego przedstawiciele, w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny oraz zachowanie biologicznej tkanki tego narodu, zwracamy się do was, wasze ekscelencje, z gorącą prośbą, abyście przekazali nasz apel do waszych narodów i rządów na całym świecie.
Nasza ojczyzna Polska i naród polski od wieków zamieszkujący tę ziemię, jak niewiele innych w historii świata, doświadczony został przez wojny, napaści, rozbiory. W latach 1795-1918 państwo polskie przestało istnieć, a naród był poddany eksterminacji. Pozbawiono nas możliwości używania własnego języka, kultury, tępiono wszelkie przejawy polskości. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku rozpoczął się napaścią Niemiec na Polskę, która po 123 latach na krótki czas odzyskała niepodległość. Podczas tej wojny nasz naród został zdradzony zarówno przez naszych własnych przedstawicieli, polski rząd, jak i sojuszników. Polacy okrywając się chwałą, przelali krew na wszystkich frontach Europy, aż po Bliski Wschód. Pod okupacją niemiecką ludność cywilna ginęła na ulicach miast w masowych egzekucjach. To dla naszego narodu okupant zbudował obozy śmierci. To Polacy jako pierwsi byli mordowani w niemieckich obozach zagłady już od 1940 roku. Sowieci w obozach NKWD pozbawili życia oficerów Wojska Polskiego i inteligencję polską. Ukraińcy dokonali rzezi na Wołyniu. Setki tysięcy cywilów torturowanych, bestialsko zamordowanych, spalonych żywcem. Brak słów, aby opisać ukraińskie okrucieństwo. Dlatego ofiara krwi naszych przodków upoważnia nas do wyrażenia niniejszego apelu. Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka zgodnie z Konstytucją Polski, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Kodeksem Norymberskim, Konwencją z Oviedo i Konwencją Helsińską. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, a zwłaszcza prawa do życia, zobowiązuje rządy do ochrony swoich obywateli. My, naród polski, wyrażamy swój ostry sprzeciw wobec działań rządu polskiego. Mających na celu eskalację konfliktu przy naszej wschodniej granicy. Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzaniu Polski do toczącego się konfliktu zbrojnego. Rząd bez zgody narodu stanął po jednej ze stron. Nałożył na społeczeństwo ogromne koszty, których nie jesteśmy w stanie ponieść. Rząd wysyła broń, rozbrajając wojsko polskie i działając na szkodę naszego narodu. To nie jest nasza wojna. Jeśli poprzez takie działania konflikt zbrojny przeniesie się na terytorium naszego państwa i dojdzie do przelewania naszej polskiej, bezcennej krwi, będzie to największa zbrodnia tych ludzi. My, matki polskie, my, polscy ojcowie, nie zgadzamy się na ofiarę krwi naszych dzieci i nas samych. Zwracamy się do was, wszystkie narody świata, poprzez waszych ambasadorów, z apelem o pokój. Niech wasze dzieci nigdy nie zaznają wojny. Naród polski chce żyć w pokoju z Rosjanami, Czechami, Słowakami, ze wszystkimi naszymi braćmi Słowianami. Żyć w pokoju ze wszystkimi naszymi sąsiadami, wszystkimi narodami świata. Niech nigdy więcej nie będzie wojny. Niech żyje pokój, prawda i piękno. Z poważaniem. Bardzo kulturalny, wyważony tekst. Bardzo kulturalny, wyważony tekst, który podpisany przez Kamracką Radę Narodową, czyli przez nas wszystkich, zostanie rozesłany do ambasad państw, z którymi mamy stosunki dyplomatyczne. Brawo! Tu oczywiście będzie zaznaczone: my, rodacy kamraci, ruch polskich narodowców, to my. Kto nie z nami, ten niech zejdzie nam z drogi, bo w marszu ku wolności nie będziemy się oglądać na sprawiedliwość.
będziemy zgodnie z zasadami odwetu i zgodnie z zasadami piosenki partyzanckiej, kto na drodze, granatem wal w głowę. Ostrzegamy was, jeszcze macie czas zejść z naszej drogi. Jeśli nie, zostaniecie zabici. Pola, dziękujemy ci za ten tekst. Dziękujemy ci. Myślę, że wszyscy byliśmy wzruszeni. Brawo! Teraz tak, żeby starzec nie ględził tylko, bo mnie trzeba zastrzelić, żeby przestał ględzić. Ja przejdę i każdy z kamratów powie, z jakiego jest stowarzyszenia, żeby to zabrzmiało, żeby to zabrzmiało. Muszą się nauczyć na pamięć wszystkich stowarzyszeń ruchu kamrackiego. Na wyrywki będziemy ich budzić w ich celach o 3:25. Jak nie będą znali na pamięć wszystkich stowarzyszeń, nie dostaną jeść, nie dostaną pić. Tu jest Polska, a nie Polin! 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 Uwaga! Skąd jesteś, Dziołcha? Z Opolskiego. Jak cię zwoł? Matka Polka. Dobrze. Ania Hoboken, rodacy z Holandii, z Belgii i z Niemiec. Lupus Fidelis. Uwaga! My nie reżyserujemy naszego wydarzenia. Jedziemy na pełnym w kurwie, bez trzymanki. To jest dziewczyna z zagranicy. Mów, co ci na sercu leży. Mam wiadomość dla was od Czarnej Liczycy z Liczych Wieści. Jeżeli jesteście na telegramie, to wiecie. I ona jest matką stowarzyszenia Chorągiew Polonii Kamrackiej. Zapraszamy wszystkich. To są słowa do zagranicy, do wszystkich Polaków za granicą, do pojedynczych osób, do grup, do grupek. Zakładamy oficjalne stowarzyszenie, które będzie patronatem, będzie forum, będzie takim parasolem dla wszystkich grup i będziemy grup i też pojedynczych osób. Pozdrawiam Marcina z Genewy, to jest nasz głos ze Szwajcarii. Jest kamrat. Pozdrawiam Czarną Liczycę, nie mogła przyjechać. Mam nadzieję, że jej wnuczek wyzdrowieje. Słuchajcie, będziemy współpracować z Radą Kamracką, z Polakami. Będziemy głosem Polaków, rodaków z zagranicy. To chyba wszystko. Nie wszystko, ale na razie. A jeszcze jedną rzecz, jeżeli już jesteśmy. Wojtek, mam dla ciebie symbol Resistance z Holandii, jeżeli już mówimy o Holandii, taką chustę wieśniacką, oni to mówią burdukie, która jest symbolem walki rolników holenderskich, bo najpierw oni, potem my. Słuchajcie, zakaz hodowli krów, to jest jedyne, co Holandia ma. Wydzierają ziemię od setek lat i może tylko na tej ziemi rosnąć trawa, hodują krowy, sery i tak dalej. Najpierw zakażą im hodowli, bydła, a potem będą im konfiskować ziemię. Wojtek, to dla ciebie chustka. Polonia, Polacy za granicą, czas się jednoczyć. Jak nas tutaj będą likwidować, krępować, to tylko wy, dzięki Dziołcha, tylko wy będziecie mieli głos. Synek, ojciec dyrektor, lecimy po kolei. Przedstawia się stowarzyszenie, a my krzyczymy: Czołem Wielkiej Polsce jest! Zaczynamy od waszej lewej, naszej prawej. Średni, kamractwo lubelskie. Czołem Wielkiej Polsce! Kraków, Kosynier. Czołem Wielkiej Polsce! Rodzina Szumskich, Narodowy Front Polski, rodacy kamraci! Czołem Wielkiej Polsce! Suwereni Grudziądz! Czołem Wielkiej Polsce! Niepodobny, kamractwo lubelskie! Czołem Wielkiej Polsce!
Polsce! Gwardia Narodowa Zachodniopomorskie! Czołem Wielkiej Polsce! Uważaj! Uwaga! To te chłopy z Gwardii Narodowej w cichutkim milczeniu, kulturalnie, stanęli pod domem pewnego posła. Nawet mu nie zaśpiewali nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Stali w milczeniu i żona tego posła tak długo prała po mordzie, że on jej obiecał, że on już nie będzie się w to bawił. Brawo, Gwardia Narodowa! Brawo, żona! Gwardia Narodowa Zachodniopomorskie! Czołem Wielkiej Polsce! Marek, Kamarstwo Lubelskie. Czołem Wielkiej Polsce! Gwardia Narodowa Zachodniopomorskie. Czołem Wielkiej Polsce! Andrzej Pruscy Komraci. Czołem Wielkiej Polsce! Województwo Zachodniopomorskie, Gwardia Narodowa. Czołem Wielkiej Polsce! Z energią! Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Lepiej! Kemal Pasza, Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Tureckiej, imienia Kemala Ataturka. Pochy, poseł Leskistanu w drodze! Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Stowarzyszenie Polski Niepodległej, Brwinów! Czołem Wielkiej Polsce! Pruscy kamraci, czołem Wielkiej Polsce! Chcieliśmy tu, Marcinie, ci złożyć medal Grunwaldu 2022. Czołem Wielkiej Polsce! Wilki morskie, dzień dobry. Czołem Wielkiej Polsce, wilki morskie. Wilki morskie! Stronnictwo Narodowe imienia Dmowskiego Romana, pozdrowienia od Ludwika Wasiaka, prezesa. Województwo Pomorskie, Chojnice, Watacha, Chojnice. Czołem Wielkiej Polsce! Stronnictwo Narodowe. Czołem Wielkiej Polsce! Grupa Lechosław. Czołem Wielkiej Polsce! Krakowscy Rodacy Kamraci. Czołem! Czołem Wielkiej Polsce! Front Częstochowa. Czołem Wielkiej Polsce! Robert, Toruńskie Kamractwo Rodaków. Stowarzyszenie STOP. Czołem Wielkiej Polsce! Wilki Świnoujście. Czołem Wielkiej Polsce! Pyrus. Zobaczcie, kamraci! Zobaczcie tego małego harcownika! Zobaczcie, jakie ma czyste oko, jakie ma czyste serce! My go nauczymy synchronizować muszkę ze szczerbinką tak długo, aż zabraknie wrogu! Pyrus, kiedy w Poznaniu? Świętokrzyskie Dziedzictwo. Czołem Wielkiej Polsce. Pola, Gwardia Narodowa. Czołem Wielkiej Polsce. Polska Legia Narodowa Polska. Czołem Wielkiej Polsce. Parowóz, Wilki Morskie, Trójmiasto. Czołem Wielkiej Polsce. Stowarzyszenie Mur Przytomnych Poznań. Czołem Wielkiej Polsce. Watacha, Pabianice. Czołem Wielkiej Polsce. Marta, Stowarzyszenie Polska to my, Sosnowiec! Czołem Wielkiej Polsce! Rodacy kamraci, Legnica, Mała Moskwa, pozdrawiam kamratów! Czołem Wielkiej Polsce! Bydgoskie Kamractwo Rodaków! Paweł, Ostódzkie Stronnictwo Kamratów. Czołem Wielkiej Polsce! Śląski Porządek, Górny Śląsk. Mam na imię Bartek, jestem przedstawicielem Szczecińskiego Stowarzyszenia Kamracki Szczyt. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce! Rodacy, komraci, Polonia, Colorado! Czyli my wszyscy zwyciężymy! 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 Kamraci, obróćcie się, przedstawiciele stowarzyszeń, w stronę zachodzącego słońca. Jest złota godzina. Złota godzina, bracia i siostry. Jesteśmy wolnymi ludźmi.
Żyjemy w wolnym państwie jeszcze. Jeszcze mamy wpływ. Jeszcze nasze palce są sprawne. Jeszcze nasze mięśnie są silne. Nasze oko jest w sokole. I ręka przed ciosem nam nie zadrży. Jeszcze jesteśmy uzbrojeni. Jeszcze potrafimy w imię przodków naszych ponieść śmierć tym, którzy chcą zadać ją nam. Oto zachodzące słońce na Grunwaldzie. Oto dzień zwycięstwa. Popatrzmy w tego Boga słowiańskiego. Słońce jest Bogiem. Dajcie synkowie te bębny, tak? Zadumajmy się w tej metafizycznej godzinie. Nie jesteśmy tylko żrącymi pytlakami. Jesteśmy ludźmi, którzy kochamy, którzy marzymy, którzy potrafimy się poświęcić dla innych.
Ja od wczoraj jestem. No nie odwracaj się ode mnie. Dzień dobry. Pozdrawiamy widzów Nabila. Cześć. Druga część na naszej scenie na dole. Bardzo podniosła i uroczysta. Decyzją Rady Kamrackiej będą składać przysięgę ludzie przystępujący do ruchu. No, do spotkania, do zobaczenia na dole. Za dobrą godzinę. Powiedzmy, że godzinę nam zajmie powrót. Która jest godzina? Kto wie? 19.30. 19.30. Teraz prosimy o 21.00. Teraz prosimy o skupienie do hymnu, o postawę, zachowanie spokoju. Ropa! Jezus, w ciemi skąd nasz ruch, nie na mnie.
po hymnie. Do zobaczenia. Wracało do domu jak chciało. Komenda została dzisiaj. Rozejść się na kwatery. O 21:00 spotykamy się pod sceną główną. Palimy ognisko. Do zobaczenia. Do 21:00. Na razie. Dzięki.